Zatrzymała się na słupie. Dziś około godziny 13 na ulicy Gliwickiej w Kleszczowie w powiecie gliwickim doszło do groźnej kolizji. Kobieta kierująca samochodem osobowym zjechała na przeciwległy pas, następnie uderzyła w dwa zaparkowane auta i zatrzymała się na słupie telekomunikacyjnym. Na miejscu zdarzenia byliśmy z naszą kamerą. Cudem nie doszło dziś do nieszczęścia w Kleszczowie w powiecie gliwickim. Około godziny 13 na ulicy Gliwickiej na prostym, niedawno wyremontowanym odcinku drogi doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Prawidłowo zaparkowane samochody zostały potrącone przez pojazd udający się z kierunku Gliwice-Rudziniec. Przyczyn nie znamy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kierująca Mercedesem nagle zjechała na przeciwległy pas, przejechała po chodniku, uderzyła w dwa zaparkowane auta i zatrzymała się na słupie telekomunikacyjnym. Na miejsce pierwsze przybyło pogotowie oraz strażacy. To są strażacy JRG Łabędy, dwa samochody bojowe wyjechały standardowo do akcji ratowniczej na drodze. Na czym będą polegały działania? Działania w tej chwili utrudnione są albo przerwane, zatrzymane zerwaną trakcją telekomunikacyjną, która zwisa nad drogą i tutaj czekamy na odpowiednie służby, żeby przystąpić do dalszych działań. No i czynności jeszcze potem sprawdzające i udokumentowujące zdarzenie. Ratownicy medyczni na miejscu opatrzyli kierującą osobówką, która na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń. Jak udało nam się dowiedzieć, kobieta zasłabła za kierownicą i straciła panowanie nad pojazdem. Jednakże można tutaj mówić o szczęściu w nieszczęściu, bowiem aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby na chodniku znajdowali się piesi. Każdy pieszy tutaj był bardzo narażony na potrącenie, widzimy to efekt na samochodach. Dodajmy, że jeden z samochodów, który uderzył Mercedes, został poważnie uszkodzony. Jak się dowiedzieliśmy, był to nowiutki pojazd. Na miejscu przez kilkadziesiąt minut trwały utrudnienia w ruchu, bowiem przejezdny był tylko jeden pas drogi. Policja wyjaśnia dokładne przyczyny zdarzenia.